Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj Ewa Kasprzyk ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To 7 minut tylko na mnie będzie? Nie, 7 razy 6. Okej. Zastanawiam się tak na początek, tylko chciałem zapytać, tak jak idzie pani do radia tutaj na ten wywiad, to co pani myśli, co pani, jakie mam pani oczekiwania? No nie spodziewałam się za wiele. To dobrze. No to wysoko poprzeczka jest postawiona. Myślę, że lepiej, bo nasze wysokie oczekiwania, czy jakiekolwiek oczekiwania mogą nas zawieść, a tak, jeżeli będzie tylko lepiej niż się niczego nie spodziewam, no to już jest plus, prawda? Tym bardziej warto z nami zostać. Ale to naprawdę jest, to działa. Słuchajcie nas państwo, bo zaraz wracamy w rozmowie i pierwsze 7 minut przed nami. 7 minut na gości, licznik ruszy, nie wiem czy pani widzi tutaj w studiu, mamy taki. Musimy się pilnować. 352? Tak, tego czasu 7 minut odliczamy. No i pierwsze 7 minut tak sobie pomyślałem, że będę pytał o zmiany, bo tak działam w zasadzie skojarzeń i pani kojarzy się z takimi zmianami. Szybka zmiana, zmiana życiowa, myślę o tej zmianie przyjeździe do Warszawy w starych czasach, ale tak w ogóle lubi pani zmiany? Tak, lubię, bardzo lubię. Lubię też zmieniać coś w sobie, w sensie nawet w takim zewnętrznym, że bardzo chcę zmienić sobie kolor włosów, ale nie za bardzo mogę, bo jestem zobligowana do różnych czynności tam, jeśli chodzi o seriale, więc ta ciągłość. Ale lubię, to jest dobry temat na początek, który pan poruszył, bo uważam, że człowiek, który nic nie zmienia w swoim życiu, to i stoi w miejscu, to już się cofa, więc staram się do przodu zmieniać, co mogę, nie na siłę, ale myślę też, że te zmiany przychodzą do mnie i tylko trzeba umiejętnie chyba wiedzieć, z których tych zmian skorzystać, no bo zawsze lepiej jest zmienić coś na lepsze niż na gorsze. Tego się nie wie, kiedy się tej zmiany dokonuje, prawda? Ale w paru takich kilku razach, kiedy wydawało się, że robię jakieś szaleństwo i popełniam błąd, bo przecież wchodzę w strefę niekomfortową, strefę, której nie znam. To jest takie modne słowo, jest nie w ogóle, że człowiek powinien właśnie utracić tą strefę komfortu, to wtedy się rozwija. Więc ja parę razy traciłam tę strefę i z tego zawsze wychodziło, jakoś odpukuje, no. Wychodziło coś innego, coś dobrego. Zacząłem od tej zmiany i powołałem się na już stare czasy, kiedy była pani w Teatrze Wybrzeże i dostała ten telefon właśnie słynny, żeby przyjechać do Warszawy i te, tak naprawdę wtedy rzuciła pani wszystko. Taka zmiana życiowa, prawda? Tak, to wtedy, to nie można powiedzieć, że tak całkiem w ciemno, bo trochę byłam przygotowana, ponieważ dyrektor Karwański ówczesny powiedział mi, że on by bardzo chciał mieć taką blondynę u siebie. I że tam docenia i to, ale on na razie nie ma dla mnie roli. Dopiero jak będzie właśnie ten telefon słynny. I to ja tak naprawdę zostawiłam to, zapomniałam, rzuciłam się w wir pracy tam, ale gdzieś z tyłu głowy to było. No i właśnie był ten telefon i to akurat zawsze jest ten telefon ważny, nie wtedy, kiedy my mamy czas i jesteśmy gotowi jechać, więc akurat ja się pakowałam na narty, nie wiem, wtedy gdzieś daleko. I Warszawa miała być takim tylko przystankiem, bo to chyba był jakaś podróż samolotowa. No ale cóż, no mówimy, no dobra, no to w takim razie jedziemy dzień wcześniej, przenocujemy. No i ja tak właśnie w biegu przyjechałam, podpisałam angaż, bo akurat ta rola się znalazła i to była pierwsza sztuka, cudowna, bo to był złodziej. To była komedia, nie taka farsa, jak często tam grywano je później, grywałam później, ale to była fajna komedia, świetnie napisana i no, główną rolę grał Jan Kobuszewski. Był moim partnerem Andrzej Kopiczyński, również drugą parę była Renata Dancewicz z Pawłem Wawrzeckim, więc no po prostu moja skromna osoba, więc myśmy tam po prostu bardzo się dobrze czuli ze sobą, o tak powiem.
W kwadratowym graniu. W kwadratowym graniu, bo no, słusznie pan powiedział, coś jest w tym. Coś jest, bo nikt tak nie gra, jak w kwadracie się gra naprawdę. Coś w tym jest i to zawsze myśmy się zastanawiali. Co odróżnia granie w kwadracie od grania innego? Bo często ta sama sztuka była grana gdzie indziej. I niech mi pan wierzy, to była zupełnie inna sztuka. Paru tu aktorów już miałem z Teatru Kwadrat, którzy mówili też o zespole i szczególnie o tych nieco starszych czasach. Wspomniała pani właśnie o Paweł, o tej obsadzie. Był Paweł, był tak. Paweł. I pewnie Małaszyński Paweł też był. Nie, a jeszcze nie. A no, jeszcze to powinien przyjść, bo ma wiele ciekawych rzeczy też do powiedzenia, myślę. A zespół w teatrze jest ważny? W sensie takich ludzi, z którymi się gra często, z którymi się widuje na scenie regularnie? Tak. O tak, to jest jak każdy zespół, tak? Czy to jest teatr, czy to jest praca, nie wiem, w banku, czy gdziekolwiek na planach filmowych, czy jakakolwiek praca zespołowa. No bo to daje jak to mówią, w zespole siła, że to daje jakieś takie no, ukorzenienie, jakieś takie poczucie. Poczucie, że ktoś jest z bezpieczeństwa może, że ktoś z nami jest, że ktoś ma, że i płyniemy na tej samej fali, o tak bym powiedziała. A poza tym, że możemy sobie dużo rzeczy mówić otwarcie, nie mamy jakichś barier, blokad, otwieramy się, jest taka rodzina trochę. A kiedy pojawia się nowa osoba w takim zespole, to jest walor czy nie? No ja byłam tą nową osobą parę razy już w moim życiu. I zawsze tak jak w klin wchodziłam, bo tak nieraz w serialach dostawałam taką rolę, która czy w Złotopolskich, czy gdzieś, to zawsze tak wsadzaj mi jako klin, że coś musi, jakaś intryga powstać z tego. Nie wiem, jakoś to się tak, bo znałam też tych aktorów wcześniej, znaczy znałam właściwie tylko Pawła, znałam Ewę Ziętek, która chyba potem dopiero też przyszła na etat, ale znaliśmy się wcześniej grając gdzieś w czymś, ale ja jeszcze dojeżdżałam z Gdańska i byłam tą aktorką z Trójmiasta. Aktorką właściwie z Gdańska, mieszkałam w Gdyni, ale zawsze byłam z Gdańska i pamiętam Alina Janowska, kiedy ja już chyba byłam 9 rok w Warszawie, mówię, o to ta aktorka z Gdańska. To było urocze. Ale już jest pani tą aktorką z Warszawy, tak? Mi to ta właściwie tytułomania czy nazewnictwo w ogóle mnie nie wzrusza. Nie mam z tym problemu. To, co panią wzrusza, to będę pytał za chwilę. Dobiega końca nasze 7-minutowe spotkanie. Przypomnę, Ewa Kasprzyk jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gości. Czas start, kolejne 7 minut przed nami. Ewa Kasprzyk dzisiaj jest moim państwa gościem. Obiecałem, że będę pytał o energię, więc zapytam o tę energię kosmiczną. Czerpie pani tę energię z kosmosu, czy jeszcze z jakichś innych źródeł? Ja wszystkiego nie mogę zdradzić. To po pierwsze, z kosmosu to na pewno, bo każdy z nas jakąś energię, myślę, skądś z góry ma. Jest jakoś zaprogramowany. I myślę, że to jakim oprócz DNA, to jest jednak to, że czerpie się energię z ludzi, od ludzi znaczy, z okoliczności, z wydarzeń, myślę. Ale chyba głównie od ludzi, że chyba głównie ludzie powodują, że coś się w nas uruchamia. No może też sztuka trochę, tak? Malarstwo, w ogóle generalnie film, telewizja, myślę, że to można, media, o tak bym powiedziała, które też bodźcują nas bardzo. Ale czy to jest energia dobra czy zła, to no właśnie, to możemy sobie lepiej nie odpowiadać na to pytanie. Natomiast energia, o której ja myślę, to jest energia dobra. To jest energia dobra dla mnie i ta energia, którą ja daję innym ludziom. Dobrą. Bo tak myślę, że nieraz mówimy, oj, nie mamy energii, bo już jesteśmy wyczerpani, czyli nasz akumulator się rozładował i skądś nagle znowu się naciska jakiś dysk, jakiś guzik i ta energia wraca. A wspomniała pani o ludziach, to zapytam. Przepraszam.
zapytam o tych ludzi energetycznych, bo często tak jest, że wybieramy sobie nawet spośród znajomych takich, z którymi chcemy się spotkać, żeby się... Uciekamy od tych, którzy no mówią, dzwoni, o Jezus, Halinka, nie mogę, wykręcać się. No jest coś takiego, że to jest przepływ. To jest przepływ i to jest też to, że nieraz nas jest, kiedy się siedzi, kiedy zaczyna się spektakl, jest ta słynna kurtyna, szmata w górę, jak to my mówimy, i zaczyna się grać i nagle, nie wiem, coś przeszkadza, coś zakłóca. To my nazywamy to jakieś żabie oczka, że może jakaś koleżanka przyszła zobaczyć, albo konkurencja, no różnie to bywa. I to się wyczuwa. I wyczuwa się, czy energia jest, czy ludzie są przychylni, czy mają dobre, czy są zamknięci w sobie, że nie reagują, nie śmieją się na komedii, co jest zawsze najgorsze. A są też ludzie, z którymi się chce być, prawda? Że ojejku, ja nieraz mam tak, że teraz ostatnio miałam taki, byłam w, to się nazywało Być kobietą on tour. I to było zorganizowane pod Kaliszem. To jest taka pochwała kobiecości generalnie, bo to nie są jakieś feministyczne, broń Boże, sekty, ale to jest takie spotkanie, właśnie ja między innymi byłam gościem, jako ta występująca, która ma dawać tę dobrą, właśnie pozytywną energię. I ja mówię tak, ja tam pojadę, i to się nazywało biała kolacja. To tradycja jeszcze francuska, że tam jak w Lasku Bulońskim się spotykali, to wszyscy byli ubrani na biało, żeby się poznać, tak? I ja mówię, to ja tam jadę, że tak powiem, to spotkanie odbędę, bo muszę zaraz wracać, ponieważ rano następnego dnia mam zdjęcia. No i sobie, no ja po prostu patrzę, skończyłam ten mój wywiad, z bardzo takim też dobrym, pozytywnym odbiorem. I mówię, mnie się nie chce stąd wyjeżdżać. Oni, no, organizatorzy przerażeni, żarty. I jeszcze zostałam, i jeszcze zjadłam z nimi, z tymi ludźmi te kolacje, a już miało być wszystko. I to znaczy, coś było takiego, i też ta pani Marta, która to organizuje, też jakoś to, że to wszystko razem było tak spięte i tak. I właścicielka, która mnie obdarowała tymi jakimiś pomidorami z własnej uprawy, że nagle czujesz, że ci ludzie wyciągają do ciebie serce na dłoni i już mówisz, tak, kupiliście mnie, ja jestem tu, ja was też kupuję, tak, mówiąc językiem takim handlowym. To w języku handlowym pozostajmy, pomyślałem o traceniu energii też na jakieś niepotrzebne rzeczy. Traci pani energię na przykład na sprawdzanie, co się o pani mówi, co się o pani pisze, jak pani istnieje w tym medialnym świecie? Ja już wolę nie. Nie? Już o mnie tyle napisano różnych dziwnych rzeczy, których ja sama w ogóle nie podejrzewała, że to zrobiłam. A to po co? To ja chyba nie mam już sensu. Dzisiaj nawet mi ktoś, akurat byłam u stomatologa i my jesteśmy zaprzyjaźnieni. I właśnie pan Marek mówi, a tak, mówi, wróciłem z wakacji, kliknąłem Ewa Kaszczurka, no i co ciekawego? A nie, no widziałem bardzo fajny, bardzo taki fajny wywiad u Moniki Jaruzelskiej, kiedy wspominałaś o tym, o pierwszej swojej roli Dziewcząt z Nowolipek i że to taki fajny film, ale nie było jakiejś tam sensacji, no nie było spekulacji, czy wychodzę za mąż, czy nie. Ale w aferze skandalu często się pani pojawiała w takiej, i kontrowersji. Ale ja myślę z przyjemnością, bo nie ma nic lepszego niż skandal. Czyli to fajne. Jak coś trzeba zareklamować, czy ten, ale to znaczy ja nie wywołałam sama tego skandalu, ale myślę, że czasem przyznaję się do tego, że coś powiedziałam w jakiejś sprawie. No na pewno, co może najbardziej być chwytliwe? Seks, polityka i pieniądze, prawda? No więc jeżeli się powie coś o seksie i ten, to natychmiast jest oddźwięk. Więc ostatnio dostałam takie zaproszenie do programu, do podcastu Waginy i Penisy i odmówiłam. Tutaj, no nie,
kończy nam się czas tego spotkania, to w takim razie robimy teraz przerwę i za chwilę wracamy. Kolejna 7-minutowa odsłona naszego programu. Ewa Kasprzyk dzisiaj jest moim państwa gościem. Obiecaliśmy, że będzie teraz ostro. To, no tak, myślałem o tym tak, może przeprowadzę tę rozmowę i nie poruszę tych tematów związanych z seksem, z kontrowersjami, bo to jest taki, można powiedzieć, wątek taki przewodni rozmów, pana prawda? Wybór. Pana wybór. Ja jestem gotowa opowiedzieć, no jeżeli pan mnie zapyta, czy mam pieniądze, to tak nie odpowiem, bo tak nie mam. To nie będę się tutaj chwalić, że nie mam, ale też, że mam. Ale jeśli o seksie to już chyba, nie wiem, co jeszcze można powiedzieć więcej niż ja powiedziałam. A o polityce to chyba lepiej nie mówić. Tak, tutaj będę protestował, lepiej nie. Tak, nie, to po prostu. No. Czyli zostają nam ewentualnie te dwie możliwości. To pana wybór. Dobrze, zapytam, bo bardzo mnie rozbawił jeden z wywiadów, w którym mówiła pani o swoim partnerze. Zacytuję, jego spokój skończył się w dniu, w którym mnie poznał. Tak, to akurat prawda. I to się zgadza, tak? Tak, myślę, że tak jakoś nam się, odkąd nam się razem żyje, to wydawało mi się, że on ma burzliwą przeszłość, ja mam burzliwą przeszłość, no bo w końcu nie urodziliśmy się wczoraj. I że dosyć dużo już właśnie każde z nas przeżyło i widziało i doświadczyło. I się okazuje, że nie, że my razem jeszcze ciągle się zaskakujemy i przez to, że na przykład jest cywilem, Michał, że on nie zna pracy aktorki, nie wie, co to znaczy, no bo akurat wtedy, jak myśmy się poznali, to wtedy jeszcze grałam w Teatrze Kwadrat, no ale to były spektakle, nie było jakiegoś takiego natłoku, bo czasem jest ten film, to wszystko się tam, tak jak to u nas, nie, że jak nie masz, to czekasz, a jak masz za dużo i narzekasz dwukrotnie. I nagle tak się złożyło, że był film, serial, coś tam w telewizji program, wyjazdy ze spektaklem po kraju z Kolbergiem, jak ja to nazywam. I on nagle mówi, ale przecież jak tak można żyć? Jak ty to wytrzymujesz? Jak ty tak, że przyjeżdżasz, nie wiem, o 3 rano i o 6 już jedzie taksówka, zabiera. Przecież ciebie w ogóle nie ma w domu. Ja mówię, no właśnie. I co teraz? I on mówi, ale przecież, że można tyle, że po co tyle robić? Że w ogóle po co to jest, dlaczego tyle pracować? Przecież właściwie to można sobie odpoczywać, żyć inaczej, tak? I ja tak powiem szczerze, że to mi też takie światło się zapaliło, że tak trochę też wyhamowałam, że tak się nie rzucam na to, że muszę zrobić tu monodram, a tutaj muszę wyreżyserować, a tutaj muszę coś zagrać. Tak mówię, nie. Najpierw muszę pojechać na wakacje. Popływać, pochodzić gdzieś po plaży, pobawić się z Shakirą, bo nie zapominajmy, Shakira to ważna postać. To będzie potem w rodzinie. Tak. I tak sobie pomyślałam, dobrze. I ja kiedyś, jak byłam bardzo młoda, to mówiłam, bo to tak nie ma czasu. Trzeba teraz to robić. I tak patrzę z perspektywy, że no dobra, no jak czegoś nie zagrałam, czy czegoś nie zrobiłam, przeżyłam. I wcale się nie okazały te filmy jakimiś kandydatami do Oscara, których nie zagrałam. Więc chyba złapałam właściwy taki moment, żeby wiedzieć, co jest ważne, a co nie jest. A teraz dla pani co jest ważne, jeżeli chodzi o przyszłość aktorską? Są aktorki, które na przykład marzą o, nie wiem, roli kostiumowej, albo marzą, mają takie dziwne marzenia aktorskie. Że to jest dziwne, że kostiumowa rola? No takie nietypowe, że ktoś mówi nagle, że chciałabym zagrać w kostiumie takim pięknym. Wow. No, może. Ja nie wiem, no to różne rzeczy aktorki mówią. Generalnie aktorki dużo mówią na temat na swój temat i na temat tego, co robią. Ja na pewno bym chciała zagrać dobrą rolę, jeżeli mam wybierać, czy to będzie kostiumowa, czy to będzie bez kostiumu, to już raczej
Nie sądzę. Ale mi się bardzo spodobało, ja w ogóle odkryłam coś takiego, co się nazywa ten cozy play, czyli przebieranie się za postaci z komiksów, no na przykład z Wiedźmina, czy ze Spidermana. Widziałem zdjęcia u pani. Widział pan. Tak, i to tak, mnie po prostu tak jakoś zaintrygowało, że mówię, a dlaczego nie? A dlaczego? Bo to też by była kostiumowa rola. No to można by było coś takiego, tylko że to by było właśnie fajne, kolorowe, że to by można było czymś takim się zainspirować i taki spektakl stworzyć. Często zadaję to pytanie, myślę, już są takie aktorki, może tak zacznę, które, ja to wiem z autopsji, które zaczynają pracę nad rolą od pytania, w co będę ubrana. Mhm. Może, to na przykład Marlena Dietrich, czytałam jej biografię, jej córki o niej, to bardzo dużą wagę przykładała do kostiumu, aż wręcz po prostu zadręczała tych projektantów, bo to było dla niej istotne, ale też umówmy się, że to były też trochę inne czasy i kostium jest bardzo ważny, tylko tyle, że to mogę powiedzieć, że buty na przykład dla aktorki są bardzo ważne, bo buty wyznaczają, jak chodzisz. Czy jak jesteś w kapciach, to ja myślę w tym kontekście. Ale na początku chyba się rozkminia, jaka ta postać jest, jakaś psychologia, jakaś coś. Ale jak już dochodzi rzeczywiście ten kostium, to on dopełnia. On dopełnia i pomaga wręcz. Pomaga, bo czasem jeszcze się odkrywa, aha, no to jeżeli będę miała taki kostium, no to nie będę mogła pewnych zachowań robić. A czego nie możemy robić? Za długo rozmawiać. 7 minut minęło, wracamy za chwilę. Ewa Kasprzyk jest dzisiaj moim państwa gościem w programie 7 minut na gości. Poruszyliśmy dużo wątków teatralnych, to może teraz wyjdźmy z teatru na ulicę. Na ulicę mówię celowo, bo manifestacje przeszły ulicami Warszawy jakiś czas temu i tak idę w stronę tematu kobiet, tematu aborcji, tematu... Też miałem tutaj w studiu kilka takich zagorzałych feministek. Pani jest feministką? Czyli na poważnie teraz. Teraz na poważnie, tak. Ja jestem feministką jak najbardziej, ale bardzo mi się faceci podobają też. No i skończyło się poważnie. Nie jestem za go, to rzeczywiście był żart, ale ja powiem tak, bronię tych wartości, które kobiety sobie już wywalczyły, czyli dostęp do wiedzy, równouprawnienie, równe walka cały czas jednak o równe zarobki. Bo rzeczywiście były takie pokusy i to nawet sama doświadczyłam, że się mówiło, że aktorki to nie potrzebują zarabiać tyle co mężczyźni, bo one na waciki tego potrzebują, to wystarczy. No, tak to nie jest, drodzy panowie, dyrektorowie. Myślę, że teraz to się chyba nie zdarza już. No bo ja nie wiem, teraz nie jestem na etacie i w tej instytucji, w której pracuję, płacą mi na równi z tym. Ale niedopuszczalnym dla mnie jest, ja nie zabieram jakoś tak głosu w sprawie aborcji, nie krzyczę, ale wydaje mi się, że kobieta ma prawo do własnej decyzji i sama, i na pewno jest to dla niej największym dramatem, kiedy będzie musiała tę decyzję podjąć o aborcji, więc nie można jej przed podjęciem decyzji własnej skazywać na to, że ona jej nie może podjąć. Więc ja myślę, że musi być wolność w tej sytuacji i wiemy, jak to się zazwyczaj kończy, bo to się kończy jakimś nielegalem, to się kończy bardzo przykro, bo to się gdzieś robi w warunkach takich, bym powiedziała, polowych. Więc tu jestem bardzo, bardzo za wolnością wyboru. Natomiast no czasami te skrajne feministki już w samym takim, myślę, sposobie dopatrywania się w każdej
Kwestii. Ja nawet sama miałam problem, bo ja coś pamiętam, jak grałam Gwiazdę Porno, to miałam jakiś taki tekst o feministkach i wręcz była grupa cała, która zareagowała po prostu i powiedziała, tak pani nie może mówić, już nie pamiętam do czego to, ale w każdym razie jakiegoś sformułowania. I to jest takie już takie, taka napaść, więc ja myślę, że od tego jestem daleka. Żyjemy w wolnym kraju, więc możemy mieć wolność wyboru, myślę. A jest pani obserwatorką bardziej, czy taką rewolucjonistką? Ja nie jestem rewolucjonistką. Ja uważam, że i na barykady nie wchodzę, nie staję, ale myślę, że ja mogę tak przemycać to, o czym myślę, po prostu na swój użytek taki codzienny. A spotyka pani silne kobiety w pracy, w teatrze, w filmie? O tak. O tak, tak silne, że czasami chcą mnie wywalić z mojego stołka. Pytam, bo to czasami różnie bywa. Nie, spotkałam też jest... bardzo, tak. Spotkałam takie kobiety, które po prostu zarządziły. I mimo, że ja byłam pełna dobrej woli, bo nawet poddawałam, chciałam współpracować, chciałam wręcz, to dotyczyło filmu. I to takiego dosyć znanego filmu. Były 4 części tego filmu. I nie dało się. I już po prostu się nie. I zostałam jak gdyby zepchnięta na dalszy tor. Po prostu jak gdyby mój wątek, moja rola, moja coś tam. I postanowiłam nie walczyć. Postanowiłam po prostu z godnością przejść dalej nad tym. Nie wiemy. Mhm. Ale nie wiemy. Ja nie wiem dlaczego, po co. Ale myślę, że no to czy to jest właśnie oznaka tego, że jestem silniejsza i mogę, albo mam lepszą pozycję, czyli taką mam pozycję władzy. Z pozycji władzy wiadomo, jak to działa, prawda? Mam pozycję władzy, bo nie wiem, mam pieniądze, mam większe pieniądze, daję pieniądze i ja decyduję. Zapytam jeszcze o przyjaźnie. Czy w tym zawodzie jest miejsce na przyjaźnie w branży z kobietami? Bo już któryś raz pani wspomniała już w wcześniejszym wątku o tej koleżance, która patrzy z widowni. A nie, to coś takiego jest, ale jest rywalizacja niewiarygodna, myślę, jeżeli dotyczy, jeżeli nawet próbowałam się przyjaźnić z jedną bardzo znaną aktorką, bardzo silną osobowością, do momentu właściwie, kiedy nie weszła pomiędzy naszą przyjaźnią jest ona rola. Znaczy nie to nie tyle walka, ile po prostu obsadzenie, to była nawet dublura. I nagle się zaczęła taka rywalizacja, że to nie było mowy o czymś, że któraś odpuszcza. Że się idzie po prostu jak czołg. Ale też pamiętam taką sytuację, jak jeszcze ja nie byłam w Warszawie i przyjeżdżałam tylko do tego. I to jedna z koleżanek mi powiedziała, fajnie tak wpadasz na chwilę, ale jakbyś tak miała być w Warszawie na stałe, to niekoniecznie. Naprawdę, to ja to pamiętam. Więc to jest też tak, jak w świętej pamięci już jedna z takich agentek bardzo znanych powiedziała mi, że ona jak jeszcze była młoda, chciałam się do tej agencji zatrudnić, ona powiedziała, ale ja nie mam, dla pani nie ma roli. No koniec. Koniec. Nie ma roli. Nie ma roli. Ewa Kasprzyk jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gości. Obiecałem, że będzie o wyjazdach. No lepsze. Lepsze. Niż międlenie o tych rolach i o tych koleżankach i o tym postępie. No dobrze, to wyjazdy, bo tak przez przypadek chyba się zdarzyło, że jest pani trzecim gościem już tutaj w studiu, który wyjechał na wieś, postanowił porzucić stolicę i mieszka sobie z dala od tego zgiełku. Jak pani na wsi? To jeszcze nie jest taka wieś straszna, bo aha, to jest blisko. I to jest właśnie las, bo w lesie mieszkam. Ale to był trudny czas takiej adaptacji się do tego, bo jednak ja mieszkałam w centrum
na Mokotowie, mogę powiedzieć, nie w ścisłym centrum. I to było wszędzie, no blisko, wszędzie. Mówiąc kolokwialnie, żyłam po prostu wśród bardzo bliskiej parków, sklepów, kawiarni, jak to mówią, z buta. No i nagle się okazuje, że nawet po chleb muszę jechać albo rowerem, albo robić jakieś większe zapasy, bo najbliższy sklep jest dalej trochę niż normalnie bym mogła iść tam do piekarni. No i to trzeba zmienić jak gdyby swój taki, już nie mówiąc o tym, że jest dom i to się robi o godzinie 6 jesienią, jest ciemno i już właściwie gdzie mam wyjść? No to tu jest ciemno, tutaj jest las. Jakaś jedna, tu las, gdzie dziki tam ryją i mówię, no to jakim tutaj kluczem w ogóle jest? I tak na początku bardzo chciałam wrócić, bardzo, bardzo mówiłam, nie nadaje się, poza tym moje takie lęki, to się wzięły z tego, że miałam dwa razy włamanie do domu, że ktoś wejdzie. No poza tym, no jak wystarczy, jak mi Michael puści dwa horrory wieczorem, to ja po prostu potem już widzę tych w oknach tych, kurczę, tych bandytów i tych zbrodniarzy i tych morderców. Już nie mogę zasnąć, więc to. I mówię, nie no, tam miałam ochronę, tu, a tutaj ja po prostu czułam się strasznie zagubiona, krótko. Mhm. Bardzo. Nie mogłam się odnaleźć. Poza tym mówię, Boże, to przecież tutaj tu muszę kwiaty sadzić, tutaj to w ogóle tego nie robiłam nigdy. To muszę zadbać właśnie o jak, żeby to jakoś wszystko ogarnąć. A potem, jak już przyszła wiosna, jak się weszło do lasu i zobaczyłam konwalie takie dzikie, jak zaczęłam praktykować codzienne, godzinne takie, ja to nazywam rozruch z Shakirą. Ja chyba nawet widziałem takie nagrania z piłką. No to tak. To? Rozruch z Shakirą. To musimy powiedzieć, bo jeżeli ktoś nie wie, to pomyśli, że pani naprawdę z Shakirą. Ja wiem. Shakira to przecież jest mój pies, papilon, no, suczka, gwiazda. I chodzimy i teraz jeszcze tam z ciężarkami ćwiczę i to i jak jest, nie jest mokro, to tam brzuszki się ćwiczy. I to mam po prostu tak, coś tak cudownego, że nagle mówię, no zaczęłam tę przewagę, zaczęłam korzyści z tego czerpać i sobie porównywać. No to już tam te sklepy, to można samochód, no już teraz oddałam, taki miałam mały samochodzik, gdzie rzeczywiście tylko z Shakirą mogłam jeździć, bo były dwuosobowy, teraz już mam mój duży. I to się robi zakupy i się ma to, tak? A poza tym czasem jakaś firma na przykład zasponsoruje jedzenie, więc przywieszają na siatce i jakoś da się wyżyć. No. A takie filozoficzne panią też nachodzą w refleksje, że jest bliżej natury, że jest cisza, że jest spokój, że... Nie, tej ciszy to tak nie za dużo. Nie za dużo. Przez Shakirę? Nie. Ja myślę, że nie, cisza jest, tylko że ja mówię w sensie taki, że można się wyciszyć, ale nie na za długo, bo mnie cisza nie inspiruje do niczego. Ja muszę jednak mieć ruch, muszę mieć bodziec i właśnie coś, ale jak ja jestem taka, to ja się wtedy tak jakby to powiedzieć, że ja się nie mobilizuję, tylko rozprężam, to jest dobre na krótko. No i później te rowery, te wyjazdy, potem się okazuje, że połowa aktorstwa polskiego mieszka tam, gdzie ja. Więc to jest już niedobre. I dobre, bo można na kawkę zawsze zajechać, na ciastko. No nie, to dobre jest. I to jest fajne. I myślę, że to jest bardzo takie budujące relacje, tak? No, wcześniej nie miałam okazji się spotkać, a teraz to jakoś się spotykałam. To wszystko chyba, to nie można powiedzieć tak, ach, bo osiągnęłam już może taki wiek, takie mam przemyślenia, że teraz potrzebuję ciszy i spokoju. Bzdura.
Nie potrzebuje ciszy i spokoju, ale potrzebuje zmiany, więc to jest też zmiana. Znowu do punktu wyjścia. Tak, ja zmieniłam miasto na takie, może to nazwać wieś, no to jest dzielnica Warszawy tak naprawdę, bo to jest jeszcze Warszawa, ale już jest Zawisło. Powiem pan daleko po programie, gdzie to jest. Dobrze. Piasek ostatnio tutaj w programie mówił, że kiedy wpisze się w Google dom Piaska, to wyskakuje dokładnie. Można pod samą bramę dojechać. Aha, dom z Piaska. Ale nie zdradzę. Nie. Ja chyba nawet wiem, bo kiedyś byłam chyba proszona nawet. W każdym razie to mogę powiedzieć, że można się właśnie tam wyciszyć na krótko, ale potem trzeba się też zewnętrz, bo nieraz jest tak tam pięknie, latem szczególnie, że się w ogóle już człowiek nie chce do tej Warszawy pchać. Mhm. Jak się przepchnie jeszcze przez te korki, przez te spalinami ulice zatrute, to się po prostu, to z przyjemnością tam wraca. I mówi się, och, jak dobrze, że jestem u siebie. Jakie mamy piękne miejsce do życia. Powiedziała Ewa Kasprzyk. Na sam koniec naszego 7-minutowego spotkania wracamy za moment. 7 minut na gości trwa. Ewa Kasprzyk ze mną w studiu. Chciałbym teraz, żebyśmy trochę sięgnęli w przeszłość. Mamy wspólne korzenie, bo kończyliśmy tę samą uczelnię. I chciałem o tę uczelnię zapytać. A pan w którym roku kończył? W 2003. No tak, coś mnie tam nie było. Fajna szkoła, prawda? No fajna. Piękna szkoła z tradycją, cudowna, cudowni profesorowie. No to pan jeszcze miał zajęcia z świętej pamięci Jerzym Trelą, czy nie? Ja nie miałem, ale Nie. Tak, to był mój genialny profesor. I dyplom robiliśmy właśnie też razem u Jasińskiego w Teatrze Stu, także to były cudowne czasy. Właśnie chciałem zapytać, czy to jest dobre wspomnienie, czy złe, bo nie wszyscy mają... Bardzo dobre, tym bardziej, że ja wreszcie się dostałam do szkoły, bo to był już czwarty mój raz. I do dziś pamiętam dziekana i spotykam się z dziekanem Dobrzańskim, który właśnie tak bardzo już mnie znał, bo to już byłam któryś raz. To była jeszcze szkoła na Starowiśnej, to chyba tam w szkole jest podnoszone. Myśmy jeszcze mieli te takie fuksówki, myśmy mieli, nie wiem, to chyba jest jeszcze, ale mieliśmy takie typu, że dziewczyny noszą dwie pary majtek i zawsze chłopcy mogą sprawdzić ze starszego roku. Takie były rzeczy, naprawdę. Myśmy musiały dwie pary majtek nosić. Takie były właśnie fanaberie. I szkoła, ja bardzo blisko byłam z Ewą Lasek i właściwie ona uczyła mnie zawodu u siebie w domu, w kuchni, pamiętam jak, bo ja przez jakiś czas tam mieszkałam z nią, a tak to się złożyło, ale to było po prostu... Boże, i tak nieraz się mówi, a bo teraz młodzi ludzie, oni są tacy, fantastyczni są młodzi ludzie. I my powinniśmy od młodych ludzi czerpać to wszystko, co jest, jakieś inne, czego nie znamy, prawda? Bo my już tacy, jesteśmy trochę okrzepli w pewnych tych i mnie to zawsze strasznie tak bulwersuje, jak się mówi, że młodzi ludzie to teraz tylko, nie wiem, amfę i palą jointy i ten i w ogóle nie czytają, nie ten. Wcale nieprawda. Spotykam takich ludzi, którzy mają bardzo dobrze poukładane w głowie i którzy są buntownikami, no bo kiedy my mamy być buntownikami? Ja w szkole też byłam buntowniczką, przed szkołą też byłam buntowniczką i tak dalej. Więc szkoła, same dobre skojarzenia. To, dlaczego to pytałem? Bo też chciałem zapytać o autorytety. Miała pani wtedy autorytety? Tak, to był na pewno. Teraz. Ewa Lasek i Jerzy Trela. To były dla mnie... To byli dla mnie po prostu ludzie, którzy jak gdyby mnie ukształtowali, bo dali mi takie właśnie to poczucie estymy w tym zawodzie, takiej trochę takiej
takiej, już nie mówiąc o technice, ale takiego, takim mnie, tak mnie uskrzydlili i mi też upewnili w tym, że idę dobrą drogą, bo jest bardzo, bardzo nieprzyjemnie, jak młodemu człowiekowi się mówi, że nie jest do niczego. No tak, zresztą, chociaż z drugiej strony jeszcze jest ten klosz, prawda, bo ta szkoła, bo studia są takie, że człowiek jest pod kloszem, dopiero potem zderza się z rzeczywistością. Pani się zderzyła? Ja się zderzyłam i się zderzam z rzeczywistością do dziś, tylko że ja miałam to szczęście, że od razu Basia Sas wzięła mnie do tego filmu i miałam świetny dyplom i tam rozważałam i potem poszłam do Teatru Wybrzeże z Krzysztofem Bablickim, gdzie cała grupa nas była i to też ze świetnymi tradycjami i grałam bardzo różnorodne role i potem jakoś naprawdę to nie mogę narzekać. I nie miałam czegoś takiego, że nie mogłam sobie tam z tego klosza, nie mogłam sobie poradzić w teatrze, bo tam cały czas mi tam ktoś coś jednak pomagał, tak? To się tak jakoś udało. Ale dlaczego, mam pytanie, pan nie pracuje w zawodzie? Nie pracuje. Nie. A dlaczego? Bo ten zawód mi się bardziej chyba spodoba. No właśnie, czyli to jest fajne. Mi się też tak wydaje, że no to też jest aktorstwo, nie? No w jakimś sensie to, no tak. Nie, no to swego czasu jeszcze godziłem tu i tu, ale tak aha, się nie a da. Teraz się nie da. To już jest bardziej... Ja myślę, że też w pewnym momencie no to granie codzienne z jednej strony nas dyscyplinuje. Mhm. Bo ja lubiłam grać codziennie. Miałam taki zegar biologiczny, ja o 6 byłam tak, ale było też tak, że po prostu mówiłam, Boże, nie wiem, już bym wolała, nie wiem, wysprzątać tą scenę albo siedzieć w garderobie, ubierać aktorki, ale już nie wychodzić dzisiaj, bo czuję, że źle i ten, no ale nie ma zlituj się dać w teatrze. Nie. Ale to też z drugiej strony patrzę tak na te życiorysy aktorów, którzy grają do końca. Ja nie wiem, czy ja będę grała do końca, bo też nie wiem, kiedy będzie koniec. Ale chciałabym przynajmniej tyle, co nasza królowa, bo była królową całego świata, Elżbieta, żyła, więc chociaż tyle, nie? Więc myślę, że może się jeszcze dużo zdarzyć zmian też. Także chcę wrócić do pierwszego pana pytania, że może się jeszcze wiele różnych rzeczy zdarzyć i nie wiemy, gdzie, na jakiej planecie człowiek wyląduje, bo ja ciągle, Michael mówi, że mam wyjechać do Afryki z nim. I jest takie jedno tam piękne miasto, to się nazywa Marlott Park, gdzie zwierzęta żyją razem z ludźmi, tylko że ja się strasznie boję krokodyli. I tam cały czas jest beware of crocodiles. Na tym strachu przed krokodylami kończymy to spotkanie 7-minutowe. Ile my wątków poruszyliśmy? Ciężko zliczyć. O, już głowa pęka. A jak się pani teraz czuje po tym spotkaniu? Bo na początku rozmowy miała pani takie niskie oczekiwanie, jeżeli chodzi. Aha, to prawda? Mam teraz za... Nie, no i jak to było? Myślę, że to pan podniósł trochę to oczekiwania. Nie, spokojnie. Można powiedzieć, że ma pan zdolność wydobywania z ludzi informacji, a to jest bardzo cenna cecha, a dla radiowca szczególnie. No tak, ale gdzie pani mieszka dokładnie, to pani nie powiedziała. Po programie. Dobrze. Ewa Kasprzyk dzisiaj była moim państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie. Player.meloradio.pl, jeżeli ktoś od początku z nami nie był, to tam można nas wysłuchać, a zobaczyć na YouTubie. Do usłyszenia.